17 rozdział listu do Rzymian. Proszę przeczytać. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jednym drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Nadziei radośni, ucisku cierpliwych, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie używajcie sami siebie za mądrych. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgadniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Taki wiersz, tego rozdziału, to również używa bardzo dużo świat w świetnych różnych publikacjach, w gazetach i w innych rzeczach. Nie da się zwyciężyć złemu, ale złe dobrym zwyciężaj. Wiemy, że oni nieraz na różne fragmenty biblijne się powołują, a sami żyją nienawiści, niepokoju i pełni zła. Ale wiecie, do Jakuba mamy napisane, że nie tak to ma być między nami, bracia moi. Oczywiście, że może lżejszą rzeczą jest o tym mówić, te rzeczy napominać. Może trudniej jest każdemu z nas realizować, ale mamy przykład, największy przykład naszego Pana, który w pełni wykonał wolę Ojca, który Boga zadowolił, który wypełnił to, co słyszał, jest napisane, co widział i słyszał u Ojca, to mówi, nic od siebie nie czynię. I my też nie mamy żadnej mocy nic od siebie czynić w sprawach duchowych. To, cośmy słyszeli, cośmy widzieli, to, co mam w Słowie Bożym. Dwa dni temu kartka mówiła, że Bóg bezpośrednio przemawiał do Adama, szukał go i się pytał, gdzie ty jesteś. Drugi raz przemawiał do Kaina i się pytał, gdzie jest brat twój. Trzeci raz przemawiał do Abrahama. Czwarty raz przemawiał do Noego, gdzie uratować tę mocną osobową rodzinę. Później przemawiał przez proroków, a w te ostateczne dni, jak mamy pierwszy rozdział, pierwszy wiersz do Hebrajczyków, przemówił do nas przez Syna swego Zbawiciela naszego, Pana Jezusa. Apostoł Paweł, mimo wielkiego
daru, o którym też między innymi mówi ten rozdział, on zawsze się nakłaniał do niskich. Też dane mu było jako Saulowi imię Paweł, a wykładnia tego, tak po naszemu, to jest mały, przytulny, grzeczny. I różne te usposobienie uzyskał duchowe. Jaki był heretyk w ciele, tak ten sam człowiek stał się bardzo gorliwym naśladowcą Pana. On miał wielkie starania o wszystkie zbory, pojedyncze rodziny, gdzie pisze do Filemona i innych listach, zbór, który jest w swoim domu i tak dalej. Tego mozdu, tam tego przyszli, ten mamy przyjść na brały, księgi i tak dalej. Wiemy, że na każdym kroku ta harmonia była, która skłaniała się do tego, aby to dzieło Boże było dźwigane według woli Pana, według PiS. Tak czytamy w Koryntach, chyba w 15 rozdziale pierwszego listu, Pan przyszedł według PiS, umarł według PiS, dokonał dzieła, wszystko zgodnie według PiS. I my żyjemy zgodnie według PiS. To jest nasza duchowa konstytucja niebios, która nam wskazuje ten kierunek tego biegu pielgrzymstwa ziemskiego. I dlatego Paweł mówi, proszę was, bracia, przez litości Boże, nie prosi przez swoją osobowość, ale przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę waszą. Jaka jest służba nasza? Co do nas należy, mamy właśnie w Słowie Bożym te rzeczy opisane. A posłowie na początku też wszystkiego nie rozumieli. Gdy Pan ich po dwójce powysyłał, oni przyszli się czyścili, że nawet duchy nieczyste i słuchają, wychodzą, a Pan Jezus im nie gani tego, bo dał im tą moc. Ale przed nimi położył jeszcze większą radość. Mówi, wy się radujcie z tego, że wasze imiona pisane są w księgach wieczności. I tego nikt nie wymarzy. Człowiek nas by praktykował taki czy inny sposób, oceniać i tak dalej. Te imiona, które są wpisane w księgach wieczności, tego żadna siła i żadna moc nie wymarzy. Tam nie ma do tych ksiąg nic dostępu, że mamy objawienia napisane, że śpiewali, godzien jest ten baranek wziąć, otworzyć pieczęci księgi tej, bo on był zabity, ukrzyżowany i zmartwychwstał. Tam są imiona tych, którzy mu uwierzyli. Imiona tych, które z włoskami krwi Syna Bożego zostały wpisane do tej księgi wieczności. Co by to było inaczej, gdyby do tej księgi miał człowiek do tym, choćby nawet i był wierzący, to by tam może troszkę jeszcze poprzeczuwał, poprzekrytał, podkreślał. Nie ma. Tam jest owoc mogi cierpień Zbawiciela i to, co Bóg uczynił, wszystko jest dobre, jak czytamy na początku ksiąg, gdzie Bóg stworzył po kolei wszystkie, cały wszechświat z człowiekiem włącznie i jest parę razy napisane. Obejrzał się Bóg i mówił, że to, co uczynił, jest dobre. I to właśnie w tym tkwimy, w tym jesteśmy, tego, co nam Pan powierzył i dlatego ten apostoł tak serdecznie prosi, aby ta służba i ciała nasze były ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, rozumną służbę waszą. My wiemy, że jeszcze jesteśmy w tym ciele, które jest skazitelne, bo gdyby było nieskazitelne, to by nie ulegało prochowi, a ono musi ulec. Ono nie może oglądać nieskazitelności, ono musi pozostać, ale Pan zadbał o wszystko, o to, że będziemy chwale, będziemy oglądać Ciebie, ty chwalebni, niebiańskich ciała, podobne Synowi Bożemu. I ta skazitelność, choćby się nawet wierzę i trochę pomazała, to ona musi tu pozostać. Ale mamy w pierwszym liście
Jana, w pierwszym rozdziale, 7-8 wiersz, mówi nam o tym, gdy upadamy, mamy oczyszczanie się przed naszym Panem, kto upadnie, Pan go nie odpycha, Pan go, jest napisane, podnosi. Pan podnosi i dlatego musimy sobie mocno uświadomić, jeżeli Pan podnosi, to my upadniętego nie możemy dobijać, bo to świat tak robi, bo Pan podnosi. A dopóki ci teraz jesteśmy, może się coś jeszcze przydarzyć Tobie, czy mnie, czy komuś innemu, ale my mamy w tej służbie świętej, przyjemnej Bogu, w tej rozumnej służbie, jak ten wiersz nam mówi, wyrozumiewać te rzeczy, które są za i przeciw, te, które obowiązują nas według ducha, a nie według ciała. I dlatego każda rzecz musi być tym rozmyślaniem, abyśmy pochopnie nie podjęli takiej czy innej decyzji i może wbrew nawet temu, co mówi Boże Słowo. I to jest ta pokora była u Pawła i on tak te rzeczy we wszystkich zborach, we wszystkich spotkaniach, które miał, tak delikatnie te rzeczy stawia. Oczywiście, tam nie było potrzeba, to Piotra publicznie też napomniał. Przy wszystkich, jest wyraźnie to no, napisane. Ale miał już ku temu konkretne dowody i to nie było w jakimś pospiechu, czy w jakimś obudzie, czy w jakimś domniemaniu, czy niezgodne z Biblią. Było zgodne z Biblią, bo raz się schraniał, a jak drugi przyjdzie, to tam jadał z nimi i tak dalej. Wiemy, o co tu chodzi. Ale Piotr się na niego nie pogniewał. W drugim chyba liście swoim pisze, że są rzeczy niektóre przyjmę ku porozumieniu, które nasz miły brat Paweł opisywał w swoich listach. I to jest ta harmonia. I to jest ta rzecz, ta rozumna służba. Ta rozumna służba, służba Boża. I drugi wierząc, upomniałby się nie przypodobać temu światu, ale się przemieńczy przez odrobienie umysłu i tak dalej waszego. Abyście go świadczali, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Gdzie ją znajdziemy? Musimy to jeszcze raz stwierdzić, że ją znajdziemy w tej księdze, nie w Biblii, która... I ta wola jest przyjemna, i ta wola jest dobra, i ta wola jest miła w oczach Bożych. I to mamy doświadczać. Na innym wieczu jest napisane również, żeby doświadczajcie samych siebie. Oczywiście są wierze, w Koryntach to jest. Chyba, żebyście byli odrzuceni, nawet tak, te słowo tam znajdujemy, doświadczać. Doświadczać tam, żeby nie rzucić pochopnie czy jakąś rzecz na brata, na siostrę, czy jeszcze na rodzinę, czy jeszcze na inną okoliczność związaną z wiarą, związaną ze zborem, związaną ze zgromadzeniem. I dlatego tu się upomina, abyśmy doświadczać takie czy inne rzeczy i zdarzenia, bo doskonałości, pełni doskonałości, to będziemy chwalić. Pełni doskonałości, że będziemy razem z Panem. To będzie ta pełnia doskonałości. Chociaż Pan Jezus też miał nie inne przeobrażone ciało, tak i my je mamy i mógł je zachować bez grzechu, ale to był Syn Boży. I on też napomina, żeby się od Niego uczyć i Jego życiorys, tak nieładnie określę, jest w tych czterech Ewangeliach, to życie od Betlejemu aż na krzyż Golgoty. Przypodobanie się temu światu może być w różny sposób. W ubiorach i takich, i w innych rzeczach, i tych ostrych, takich czystych, może nagminnej społeczności, tym światem i tak dalej. I to jest, to są te rzeczy, które nas nie przyciągają, które nas po maleńku tak jakoby oddalały od tych zasadniczych rzeczy, których tu Paweł
tak mocno twierdzi, aby tego doświadczać, aby w tych rzeczach trwać, które są darowane od Pana. Nie ma siostry, brata, który by Pan coś, czy któremu by Pan coś nie zlecił. Nie ma nieżywych członków. Członkowie są żywi. Nie ma prożyjących członków. Członkowie są czynni i dlatego my się musimy w tych sprawach nieraz mocno pytać naszego Pana, ile i co, jakie zadanie ma dla mnie, dla Ciebie i dla którego znak. I z tego się oczywiście wywiązywać. Czy to w pracy duchowej, czy w pracy tej, której służymy i pracujemy, i aby właśnie chleb jeść, tak jak jest na innym miejscu Słowie Boże napisane, że kto nie pracuje, nie chce pracować, niechajże również nie je. Wszystko jest ułożone, uregulowane. My na każdą rzecz, na jaką byśmy nie napotkali w naszym życiu, mamy odpowiedź właśnie w tym Słowie Bożym. Nie musimy się nikogo pytać. To Słowo nam odpowiada na wszystkie czynności, okoliczności i te zdarzenia, jakie nas nurzyły, a każdego dnia ich mamy multum, bo wiemy, że świat był przeciwny, jest przeciwny, świat ukrzyżował Pana Jezusa i świat nie będzie przychylny dla Ciebie, dla mnie, to jest rzeczą wiadomą i dlatego my się mamy ten podwójny bój, jak jest napisane, bój wiary. My będziemy czytali z trzeciego rozdziału objawienia, że zachował słowo cierpliwości moje, to ja Cię też zachowam. To są te piękne rzeczy, ale one muszą iść w wspólny mianownik. Ty zachowamy i Pan Cię zachowa. Nie może być jakichkolwiek odrębności. Powiadam Wam przez łaskę rzeczywistość, która mi jest dana, każdemu, co jest między Wami, aby więcej osoby nie rozumiał, jeżeli potrzeba rozumieć, a żeby sobie rozumiał skromnie, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Jak się ten dzień można rozumieć? Skromnie. Jako Bóg udzielił miarę wiary. Tak. Jak Bóg udzielił, to będzie na skromność, jeżeli to będzie jego wypełnianie, jego wolą. A jeżeli nie ma skromności, to znaczy, że wypadliśmy z tej osi, która prowadzi, która nas utrzymuje i która nam wskazuje, że jeżeli jest coś inaczej, to znaczy, że to już nie pochodzi od udzielenia miary od Boga. To już jest sama wola, czy własna wola, czy jakieś przypodobywanie się w tym świecie, o czym tu w tych wierszach pierwszej rzeczy mieli wspomniane. I tak na pewno rozumiał to ten wierny sługa Boży, widząc te wielkie rzeczy, bardzo ostro, ostry wzrok duchowy miał, bardzo miał wypełnioną wewnętrzny duchowy stan tym zdrowością wiary. Jak zobaczył Korynta, czym to ten wspominał, to bałwochwalstwo, te całe wszystkie czary i te grzeczne stan samego położenia tego pogaństwa, to chciał uciekać, a Pan mówi, nie uciekaj, dostał, bo ja tam mam wielki lud. I dlatego jest tak ważne, że nieraz i ten wielki apostoł miał też, mimo tej wielkiej troski, on nie mógł psychicznie wytrzymać, żeby i nie dowiedział, żeby ta wielka ciemność mogła być zbawiona, a Pan mówi, tak, inaczej, ja tam mam wielki lud. W Starym Przymierzu jeden prorok mówi, Panie, ja tylko sam zostałem. A Pan mówi, nie, jeszcze mam, ile to tysięcy, nie pamiętam, chcę mówić, tam jeszcze coś było 40 tysięcy, no mam obawę. 7 tysięcy, proszę? 7 tysięcy. No, 7, nie? 7 tysięcy mężów, którzy nie skłonili kolana swego Baalowi, nie? I człowiekowi się nieraz wydaje tak, i tak się wydawało Pawłowi, ale Pan oczyma swymi widział. I to są te dowody, które wskazują nam, że łaskawy Pan, ten, który tak kosztową ofiarę poniósł na Golgocie, on spogląda z niebie, jest napisane na synie, córki ludzkie.
tak jak on wie, wiedział o Koryntach, tak jak wiedział o tych, którzy nie skłonili kolana Baalowi, tak on wie. Ja wiem, którzy są moi. Jest to w 10 rozdziale Ewangelii Jana. I one za nikim nie idą, za cudzym głosem, nie idą za mną. I to jest dobry pasterz, ten jedyny, największy, nie ma innego pasterza. Jest jeden ten, który swoje życie złoży za nas. I ten nas prześwietla. I ten nas oceni. I ten podsumuje życie doczesne, twoje, moje i każdego z nas. W 14 rozdziale tego listu właśnie. I 10 jest. Ale ty przecież potępiasz brata twego, albo też ty czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową. 14:10. Pańska to jest rzecz. Pańska to jest ocena i dlatego ta pochopność tego ciała, ponieważ się zagórować, nawet się zagórować nad twoim czy moim stanem duchowym. I tu musi być ta równowaga, tu musi być to wyczucie. Dokąd? Jak daleko? Może się posunąć o sobie zmysł, a jak daleko ogranicza się ocenie twój i mój stan duchowy. To są te rzeczy, które tak mocno leżały apostołowi Pawłowi na sercu. I dlatego zwraca tą uwagę. Gdyby było wszystko ok, w tym zborze w Rzymian, który z początku stał bardzo na wysokim poziomie, że tak określimy, duchowym, gdzie do Pawła byli Żydem przywiązywani, paleni przez cesarza Nerona i umieli to znieść. Poważmy, ile siły było duchowej. Ale też musiały się tam znajdować rzeczy, na które Pan zwraca uwagę, aby o sobie skromnie rozumieć. Mimo tych poświęceń i tak dalej, mogły jeszcze być jednostki, które w tym zborze słabi stali. I dlatego jest ta uwaga, aby o sobie rozumiał skromnie. Najgorsza rzecz jest, jeżeli człowiek zaczyna o sobie myśleć, czym on to nie jest w otoczeniu, czy może w zborze, czy jeszcze gdzie indziej, to jest katastrofa duchowa. To jest początek stopniowego upadku. Upadku duchowego oczywiście. I dlatego tak jest bardzo ważne, żebyśmy taką czy inną decyzję, czynność, podjęcie takiej czy innej sprawy, skromność, mieli to rozstrzygnąć, podejść do tego. Pana Jezusa tego skazali o najróżniejsze rzeczy. On mówi, ty tak powiadasz do Piłata i do drugiego. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy uważali, że w jednym ciele, jak mówi Martin Bier, wiele jest członków, ale wszystkie jedno dzieło mają. Ucho słyszy, oko widzi, rękoma się pracuje, nogami się człowiek przemieszcza. I w duchowym znaczeniu też mamy jeden umysł. Być, o czym tu jest mowa później, być gościnnym, drugi jest pasterzem, trzeci, tego gdzie na innym miejscu mamy te poszczególne funkcje, że tak to określę, wyliczone. I to trzeba również uszanować, bo to jest też i porządek Boży. Że nie każdemu jest dane jednakowo te takie czy inne czynności. Ale zaznaczam, co już wspomnieliśmy, nie ma członka próżnującego. Każdy ma od Pana jakieś takie czy inne zadanie. Mają wtedy różne dary, mówi nam 6 wiersz, bez łaski, która nam jest dana, jeśli prosto nie będzie wywiary, jeśli posługiwany, jeśli będzie posługiwaniu, kto naucza, nie to w nauczaniu,
kto napomina w napominaniu, kto rozdaje w szczerości, kto przełożony w pilności, kto czyni miłosierdzie, nie czyni to z ochotą. Jeszcze wiele można by innych czynników wymienić, i w tym, które są potrzebne w tym duchowym organizmie, dlatego, aby funkcjonował zbór, aby funkcjonowało zgromadzenie, aby funkcjonowało świadectwo w otoczeniu i tak dalej, i tak dalej. To są te wszystkie czynniki, za które każdy z nas z osobna odpowiada. To nie jest, że to jest tam tylu brata sprawa czy siostry. To jest nasza sprawa. To jest pańska sprawa. Jednaką ofiarą jesteśmy zbawieni. Jednaką mocą wpisami do wszechwieczności, o czym już wspomniałem. I dlatego te wszystkie rzeczy są wspólne. Tak jak dzisiaj z drugiego rozdziału dzieł apostolskich było czytane, trwali ciągło w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwach i w społeczności. I w społeczności. Społeczność nie może być rozerwana. Trochę kwasu zapłaca wszelkie zaczynienie. To jest tam Pan o tym mówi. To musi być ta trwanie tej społeczności. Teraz popatrz, bracia i siostra, że moje, twoje posunięcie jest przyczyną rozerwania czy przyczyną jakichś nieporozumień w tym ciele Chrystusowym. To kto za to odpowiada? Ten, który wznieca. Jest napisane w Starym Testamencie, nie wiem, gdzie to wszystko odnale, że tym, co wznieca iskry, rozrzuca iskry i tak dalej. I takie rzeczy mamy wyraźnie określone i pokazane i potępione. Pan nas powołał, oczekiwanie jest umożone ku miłości, ku wspólnemu budowania. Tu nie może być sektów, podsektów, grupków, podgrupków, żeby w tym zborze było pięć grup i każda inaczej interpretowała, inaczej rozumiała i inaczej podchodziła. I inaczej jeszcze tą się w inną stronę chciała. Nie. To ma być jedno ciało. A to jest napisane. Jedno ciało. A jeżeli się dwóch, trzech zbiera i mają inne zdania i jeszcze inaczej tę sprawę interpretują, czy inaczej ją chcą obrócić, czy jeszcze zrobić niepokój zamiast pokój, a Pan nas powołał do pokoju, to już jest coś nie tak, jak ta nauka powinna być przez nas realizowana, powinna być tak spostrzegana, jak mówi Słowo Boże, nie mówi nam rozum. Rozum jest nam dany do wykonywania naszych czynności ziemskich, do tego, żebyśmy wiedzieli, jak się mamy zachować na drodze, jadąc, rozmawiając i tak dalej, te inne wszystkie rzeczy w szkole, czy w zawodzie, czy jeszcze innego. Tu, w sprawach duchowych, kierownikiem naszym jest Duch Święty, który nam jest dany jako zadatek wieczności, przez którego wołamy Abba Ojcze, a chyba jest w 8 rozdziale tego samego listu, jeżeli dobrze pamiętam, napisane. I ta rzecz, nie tylko w czterości, jak mówi nam 8 wiersz, ale w pilności, miłosierdzie i z wielką ochotą, to rozdaje i tak dalej. Wszystkie te poszczególne punkcje są tu, które mają być w szczerości. A jeżeli są w szczerości, to znaczy rozmawia dwóch czy trzech braci czy siostry, dołącza się czwarty i mowa zanika. To nie za szczerze. Mowa zanika. Coś było innego. Aha, bo ten czwarty człowiek był ty patrzcie, przepraszam na wrażenie, niepotrzebny, dlatego mowa ucichła. I to nie tak ma być. To nie tak ma być, bracia moi, mili mówi, jak w swoim liście. I dlatego musimy na te rzeczy zwrócić większą uwagę. A masz coś o kogo? Co może cię uczy, jak masz podstąpić i zimowo. Jak się nie usuwa, powiedz drugi. Jak nie usuwa, powiedz zborowi. Jak nie usuwa zborów, niech będzie jak poganie. Przecież na wszystko jest
myślę. A ten szuka Bożego. Nie bez mojego mniemania, albo dwóch czy trzech jakichś tam nagle zaprzyjaźnionych, powiedziałbym to w cudzysłowie. Miłość niech będzie nieobudna, miejcie obrzydliwości złe i mając się dobre. Miłość nieobudna. Miłość obudna jest w świecie, to jest zrozumiałe. To Boże mówi do nas, że ma ta miłość być nieobudna. A jeżeli będzie nieobudna, nie będzie żadnych tajemnic, no nie może być, kochani. Czy będzie Bóg rozmawiał, dojdzie następnych dwóch, czy jeszcze czterech, nie może być z nią na temat, bo jest nieobudna. A jeżeli się temat urywa, to znaczy jest obudna. No jak to można inaczej rozumieć? Kiedy może być masło maślane, kiedy nas, co on może dlatego mówi, abyśmy w tej miłości nie obudni. I to mieli jako obrzydliwo, trzymając się dobrego. Jako obrzydliwo, jeżeli jest obudna. Pan Jezus w 23 chyba rozdziale Mateusza też używa takich słów w stosunku do tych ekstramentalnych, ekstrakapłanów, obudników. Jest takie jeszcze nawet obietynie winni bo z oka trochę, abyś widział barki i tak dalej. Wiemy o co chodzi. To są te rzeczy, które Słowo Boże nas napomina, abyśmy nie obudni. Braterskiej miłości jedni drugi zmiłowali. Bo jeżeli to znaczy zaciemniać się i ta światłość Chrystusowa będzie automatycznie przekaz odsuwana, to tego chce twój i mój przeciwnik i Boży przeciwnik. Tego chce szata. Żeby tylko klina włożyć w środę obozu świętych. Bo on jest tym, który jest obudnikiem, zdrajcą. No popatrz, kochana siostro i bracie, dzisiaj myśmy czytali Ewangelii Mateusza. Gdy Judasz pisze ze zgrają, to Pan Jezus mówi, przyjacielu, po coś przyszedł? Przyszedł zdrajca, który mógł powiedzieć do apostołów, patrzcie, zdrajca idzie na cele tej zgrai. Pan Jezus mówi, przyjacielu. Na zdrajcę, na tego, który wydaje dawcę żywota, na tego, który do świata poszedł i ze światem tą siłą, mocą ziemskiego oręża przyszedł. Pan Jezus mówi do jego przyjacielu. Mówiąc o tym, chciałem jeszcze wspomnieć jedno słowo Pana, który mówi, uczcie się ode mnie. Pan Jezus powiedział przyjacielu. Tak, kochani, na tym polega powołanie, nasze powołanie, powiedzące powołanie od Pana, to nie, że Cię powołał brat brata, czy tym powołanie Pańskie. I podlegamy Panu. Wszyscy. A my wzajemnie mamy się uzupełniać, miłować i dźwigać wspólnie, harmonijnie, jak to jedna pieśń mówi, harmonijnie dźwigać ten ciężar, wiarę tak określili, bój wiary jest napisany. Hebrajczyków 11:6 mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Świat się nie może Bogu podobać, ale Ty ją masz, my ją mamy. To jest ten wielki dar, ta wielka łaska. Apostołowie piszą wszystkie listy, łaską zaczynają, łaską zakończają. Wszystko wskazuje na to, że to jest od Pana, że to jest od Pana. Janowi, gdzie było objawione na wyspie Palmo te wszystkie rzeczy, to upadł przed tym aniołem. Nieraz to wspominał, mówi, podniósł go i mówi, nie czyń tego, Bogu się kłanię. A nie mnie, ja bym współsługa twój i braci twoi. To są dzieci, które mają rozjaśnić, wzmocnić, ugruntować nasze serce na tej drodze. Na tej drodze naszego pielgrzymstwa, bo wiemy, że jesteśmy na tej ścieżce wąskiej, a na wąskiej ścieżce jest trochę droga cielnista. Po takiej drodze szedł twój Pan. My razem wziąwszy
te cierpień nie przeszliśmy i nie przejdziemy w naszym życiu, to przeszedł sam i zbawicie. I tu jest miłość. I za kogo umarł? Za sprawiedliwą? Pierw mówi do faryzeuszu, zdrowy lekarza nie potrzebuje. Najniemniej mówi, jak sprawiedliwy nie przyszedłem wzywać, tylko grzeszny do pokuty. I takimi byśmy byli, ale takimi już Panu nie mamy być, nie jesteśmy. Jesteśmy odłączeni, wyrwani, mimo tego, że jeszcze jesteśmy na tym świecie, jak mówi Pan Kapłański w swojej modlitwie 17 rozdziale Ewangelii Jana. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością między drugich uprzedzają. Uprzedzają. Uczciwością. Jedni drugi uprzedzają. Jak to jest pięknie, jak się spotykają siostry, spotykają się bracia, z daleka jest uśmiech, z daleka widać tą wdzięczność, z daleka widać tą pogodę ducha, tą jasność, tą przejrzystość. Jak to świeci, nawet mówią, że to można spojrzeć w oczach Bożych, jak tak brat i siostra, tak z łaski na uciechę, przepraszam za wyrażenie, no się przybicą, no nie wypadałoby się nie przybicać. To nie jest tak, o czym tu mówię. To nie jest ta braterska miłość według ducha i według Pana. Co to jest w przeszkodzie? Pan ci przeszkadza? Siostra brat ci przeszkadza? Czy mnie? Nie. Nie posłuszyńcy. To jest to, że ja widzę siebie mądrzejszego, lepiej stojącego, lepiej idącego przed Panem, bo to ja jestem. Nie. Nie. To tak. To nasze ja umarło, znikło, zostało pogrzebane. Jeżeli tak jest, to często bracia mówią, że to jest ten stary Adam, który powinien być pogrzebany. Nie żyję ja, mówi apostoł Paweł, w innym miejscu, lecz żyje we mnie Chrystu. No i my to wszystko znamy. Wydawałoby się, kochani bracia i siostry, po co my o tym mówimy. A drugie pytanie zachodzi, po co to jest tu napisane? Jest jeden taki wiersz, który mówi, co o Boże jest ku nauce, ku napomnieniu, ku upomnieniu i tak dalej, ku wychowaniu, ku wyćwiczeniu, ku wskazaniu, ku temu, abyśmy czasem z naszej jakiejś słabości umieli szybko wyjść na tą prostą drogę. Ta droga prowadząca, wiodąca do chwały, to nie jest autostrada, z której można zjeżdżać takie czy inne miasteczko, to nie jest jakaś rzeka, która ma przyłączyć, że 20 czy inne, jak Warta Prosta, czy Odra, czy inne. To jest prosta droga, która nie ma żadnych rozgałęzi, która prowadzi do czesności, wprost do czesności, do domu Ojca, które przybiesze z 14 rozdziału Ewangelii Jana dzisiaj mieli czytane. To jest ta jedna droga. W tym 14 rozdziale, w 6 wierszu Pan mówi. My to dobrze znamy. I dlatego, jeżeli ona nie ma żadnych przyłączeń, żadnych rozgałęzi, kto mnie upoważnił do tej drogi jakieś dodatki dodane? Te dodatki, te myślenia właśnie powodują to, co diabeł chce, że ta braterska więź i miłość zaczyna słabnąć, zaczyna mdleć i wielu się poprzebijało. Jest też co napisane tam, kto dzisiaj prawie. Materiały ja do Tymoteusza piszę, ale to wszystko są rzeczy, które są pokazane i napisane dla ciebie i dla mnie. Nie, że to słowo jest tylko dla tego, a tam nie, dla nas, dla każdego z nas. I dlatego jest taka, a nie inna wola naszego Pana. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawicznie, jak mówi nam 12 wiersz. W nadziei się weselący. Myślę o tej nadziei. W ostatnią środę dość szeroko mieli rozważania, będąc w radomie. I dlatego to nadzieja
eutanazja to jest sprawa, którą mieli przodkowie nasi, którzy oczekiwali w nadziei Zbawiciela, oczekiwali tego, który miał przyjść, tego, który miał zbawić, tego, którego Symeon oczekiwał gdzieś w świątyni i mówi: teraz oczy moje widziały zbawienie i teraz sumie swego pokoju możesz przenieść do wieczności. I o tym dowie, która tyle lat służyła w świątyni, oglądając również ten dzień wejścia do świątyni Syna Bożego, który dał wrzątku, wypełniając stary zakon, również także te rzeczy, które obowiązywały, aż przyszedł ten czas łaski przez tego samego wypełniony na Golgocie, który to pieśni dzisiaj śpiewaliśmy, że się wypełnił, że się spełnił. To jest dla nas cel życia. I to i w tym, jak mówi Tesaloniczan, 5 rozdział, wciąż się radujcie, bez sobie się módlcie, za wszystko dziękujcie, cały was duch, ciało i tak dalej, wobec naganej. I te rzeczy są i powinny być naszą własnością. I dlatego apostołowi tak zależało, żeby nie wchodziły w zbór, w zgromadzenia, jakieś inne rzeczy, które by osłabiały to, co... Jeżeli dziecko Boże nie umie się radować, to musi być, kochani, jakaś przyczyna. Jeżeli Pan mówi, wciąż się radujcie, a ja się nie mogę radować, wciąż mam tą makumę, przepraszam za wrażenie, zawrzuconą jakimiś innymi rzeczami, rozmyślam, bo ten mówił to, a tamten mówił to, a tamta jeszcze mówiła co inne, to o czym my myślimy? To nie tak to ma być. My mamy rozmyślać o tym, że Pan mówi, wciąż się radujcie. Wciąż się radujcie. Wciąż za wszystko dziękuję. A plotkowanie i te wszystkie inne rzeczy, to nam należy do świata. Świat się tym będzie bawił, świat się będzie z tego cieszył. A jeżeli to wkrada się w zbór, to Pan się z tego smuci. Mocno się smuci. To jest lekceważenie, to jest jakby poniżenie tej dostojności, tej osobowości, tej ofiary. Tak wielkiego Zbawiciela, taki Syn Boży, który dla Ciebie i dla mnie podniósł tyle cierpień. Potrzebuj świętych udzielających gościnności naśladujących. I tu jest też jeszcze coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o te rzeczy, jeżeli gościnności i tak dalej. Żyjąc już parę tych wiosenek, jeżdżąc po różnych rodzinach i tak dalej, to się obserwuje, że i w tej materii też jest zróżnicowany. Niektórzy do ci drzwi otwierają, ani się nie zdążysz obejrzeć, już masz wszystko to, co ci jest potrzebne, przygotowane i tak dalej, a są rodziny takie, które tego tak mocno nie czują. No i choćby w tej gościnności, to jest też wolą Pana. My mamy ten przykład tej gościnności w Betanii, tam, gdzie Pan lubił przebywać, gdzie była Maria i Marta. I tam widzimy też, że zróżnicowanie było. Panie, no powiedz mi, żeby pomogła w poszukiwaniu. No nie dba o to, że ja sama się tak męczę. A co Pan Jezus mówi? Maria ubrała dobrą cząstkę, która od niej odjęta nie będzie. Wszystko to jest tam ułożone, żeby to miało, jak to po świecku mówią, ręce winowi, żeby te wszystkie rzeczy były wspólne, bo wszystkie rzeczy, tak jak w tym drugim rozdziale dzieł apostolskich, jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi przelegać swy. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi przelegać swy. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie co? Biegli wielu wiernych ludzi nie spotka. Wiernych aż do śmierci, aż do końca. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych.
człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Weź Uriasza i zobacz sam. Nie kazanie, ale przykład zostawił nam. On był wierny, jak tylko mógł być, i oddał swoje życie dla Bożej armii. Takim człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty. Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Epafrodytus był śmiertelnie chory i za innych prawie stracił życie swoje. Lecz on miał wizję na przyszłość, wiesz, dla Bożej armii był zajęty wciąż. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Boży sługa Mojżesz był wierny we wszystkim. On się nie bawił, lecz był Bożym pociskiem. Miał wielką pracę do zrobienia, spójrz. Wyrwał z niewoli 6 milionów dusz. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, 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 daj siebie wszystko. Tak, 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 daj siebie wszystko dla Jezusa. 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 Daj